Witajcie kochani, witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj ostatni filmik z mojego wyzwania tygodniowego. Byłam z wami codziennie po filmik. Mam nadzieję, że wam się podobały moje filmiki. Dzisiaj przychodzę do was ze strojem dnia. Dzisiaj jest taki bardzo luźny, bardzo codzienny strój. Dlatego, bo tak naprawdę jedziemy tylko w gości, potem na małe zakupy i chciałam się czuć tak wygodnie i domowo, bo jedziemy sobie do rodzinki. Także co mam na sobie? Zaczniemy od makijażu. Makijaż mam taki bardzo rozświetlony, lekko wyciągnięte kreski i cieniem takie kocie oko. Dalej jest błyszczyką pomadka z Bourjois, taki w pisaku. Teraz jest promocja na Bourjois minus 30%, więc skorzystajcie, bo naprawdę warto, bardzo fajny produkt. Podkład Make Up Forever HD, róż, nie pamiętam jakiś róż. No i tak naprawdę makijaż gotowy. Jeżeli chodzi o strój, mam na sobie szalik z glittera. Jest to komin w przepięknym takim koralowym kolorze. Bardzo, bardzo go lubię. Na wierzchu dalej mam poncho. Ono jest takie wełniane, dość grube. Zresztą zobaczycie też na zdjęciach. Ma taki super kaptur z puszkiem. Jest naprawdę ciepły. Teraz jest około 14 stopni. Jest mi naprawdę cieplutko. Dalej jest zwykła basicowa bluzka w kolorze takim malinowo-koralowym i ona jest na długi rękaw. Spodnie mam dresy z teranowy, takie dreso-leginsy. Buty moje zwykłe, czarne adidasy, chyba już sześcioletnie, ale nadal bardzo je lubię i często noszę. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mam na sobie dwie bransoletki. Obie są od Babeczkowe Love. Bardzo dziękuję Babeczkowe Love za te piękne bransoletki. Oraz mam pierścionek, który dostałam od mojej przyjaciółki Agnieszki, która teraz jest w Australii i jak sobie ją wspominam i myślę o niej, to zawsze ten pierścionek jest na mojej ręce. Jeżeli chodzi o paznokcie, to już muszę je przemalować, bo już za długo mam je, ale są takie miętowe. Jest to lak z Sally Hansen. On ma w nazwie coś mint, sorbet mint. To jest dokładnie. Także polecam wam te lakiery. Teraz w Superfarmie są za 10,49, także warto zwrócić na nie uwagę. I ostatnim elementem jest moja torebka. Jest to torebka z Bershki. Obok niej mój pudel z żelem antybakteryjnym. I to jest tak naprawdę tyle. Słuchajcie, tak wygląda mój codzienny, normalny strój. Niestety trzeba się już ubierać cieplej, bo jest coraz chłodniej. No i niestety musimy do tego przywyknąć, ale zawsze można złamać tą szarość i brzydką pogodę właśnie takimi radosnymi kolorami. Ja się staram właśnie tak ubierać. Także na końcu zobaczycie zdjęcia mojego stroju. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Teraz już troszeczkę rzadziej, nie codziennie, ale mam nadzieję, że częstotliwość tak będzie fajna. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia.